Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie poranka jest pan Artur Tomasik, prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jednocześnie prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych państwa. Panie prezesie, na początek pytanie o to, czy już udaje się wracać do normalności, jeśli chodzi o rynek lotniczy po pandemii, po tym długim okresie w zasadzie braku lotów. No oczywiście część się odbywała, ale jednak bardzo rzadko. Straty finansowe odrabiać będziecie długo, o tym za chwilę, ale jeśli chodzi w ogóle o liczbę obsługiwanych pasażerów, wiem, że powoli wracacie do normy. Jak to dziś wygląda? Tak, panie redaktorze. No maj będzie pierwszym miesiącem, gdzie zbliżymy się w obsłudze pasażerów w miesiącu no około 100 tysięcy. Mówię koło, bo to będzie niestety jeszcze 80 tysięcy. Ale patrząc do kwietnia, no to jest 100% wzrost, bo w kwietniu obsłużyliśmy 40 tysięcy. Także jest to pierwszy miesiąc, gdzie mamy dużą ilość połączeń, gdzie na tablicy i przylotów, i odlotów no widać te rejsy, a kolejnym miesiącem, czerwiec, będzie już no powrotem, no powiedzmy, do normalności, bo do normalności jeszcze długo będziemy wracać, ale... No tak, tutaj gdyby porównać liczby ze stycznia, od stycznia do kwietnia tego roku, w porównaniu z tym, co było rok wcześniej, od stycznia do kwietnia zeszłego, no to to jest, jeśli patrzę w statystyki, spadek o ponad 80%. Tak, panie redaktorze, no od stycznia do kwietnia obsłużyliśmy tylko 100 tysięcy pasażerów, gdzie rok wcześniej było to 500 tysięcy, ale pamiętajmy, że 2020 rok już był nienormalnym rokiem, dlatego że od 17 marca mieliśmy lockdown, także od połowy marca w ogóle nie obsługiwaliśmy lotów pasażerskich. Jak to porównamy do czyli właśnie do 2019 powinniśmy się... To tak. Ten spadek jest 700-800 tysięcy, także to są ogromne, ogromne liczby. Myślę, że no każdy widział, że lockdown i awiacja no najbardziej ucierpiały na COVID-zie, ale myślę, że już ten okres najgorszy mamy za sobą, a czerwiec już będzie tym pierwszym miesiącem takiej, no powiedzmy, stabilności, normalności i powrotu do latania takiego no w szerszym zakresie. A dla pasażera co się zmieni teraz po tym okresie pandemii, kiedy już postanowi lecieć i przypomni sobie, jak to było 2 lata temu? To co, będzie dłużej odprawiany? Będzie musiał, to wiadomo, że certyfikat przedstawić? No, różne kraje cały czas mają różne wymagania. Większość tych krajów, do których teraz się lata, no, wymaga testów i to są testy albo te antygenowe, albo PCR. Do Turcji, gdzie Polacy no teraz najchętniej latają. Turcja jest cały czas otwarta, jest to kierunek czarterowy dosyć mocno eksploatowany. Dzisiaj dużo pasażerów wybiera Turcję, no trzeba zrobić test. Pamiętajmy najważniejsze po przylocie, dlatego że generalnie no każdy jest kierowany na kwarantannę, chyba że jeżeli mówimy o krajach strefy Schengen, przedstawi pasażer test, który zrobił wcześniej przed wylotem w kraju, z którego wylatywał. Jeżeli chodzi o strefę no Schengen, to każdy jest skierowany na kwarantannę, chyba że w ciągu 48 godzin zrobi test i ten test będzie ujemny. Zwalnia z kwarantanny, podwójne szczepienie, oczywiście szczepionkami, które są dopuszczone tutaj w Unii Europejskiej, a także zaświadczenie o tym, że ktoś jest ozdrowieńcem, ale tylko 6 miesięcy od momentu no, wyjścia po prostu z choroby. Także o tym pamiętajmy. Utrudnia to trochę latanie, nie ukrywam, ale myślę... Ale rozumiem, że to się dzieje już po przylocie, to znaczy tam... Po przylocie, tak. Przed wylotem no, procedura się nie zmienia jakoś specjalnie. Procedura się nie zmienia. Pamiętajmy tylko, żeby szanować innych, nosić maseczki nie tylko na terenie terminalu, ale też podczas podróży. Myślę, że tutaj no, coraz mniej obostrzeń mamy. Też ostatnie rozporządzenie się ukazało. Nie będziemy mierzyć temperaturę przy wejściu do terminalu już może w tym tygodniu. Także no powolutku wracamy do normalności. Katowicki port lotniczy chyba nie jest zagrożony, ale tych portów mamy w Polsce trochę. Część od początku była krytykowana, że w ogóle niepotrzebnie powstały. No i co? I będą upadki spektakularne albo i niespektakularne? Panie redaktorze, no to wszystko będzie zależało od właścicieli. Na pewno sytuacja w lotnictwie po COVID
COVID-zie się zmieni. Nikt nie będzie tak mocno ryzykował jak przed COVID-em. Nie będzie tak dużej podaży i na pewno ten ruch będzie koncentrowany w portach, w których jest naturalny potencjał. Tak jak Pyrzowice. Obsługujemy 5-milionową aglomerację i to jest nasz największy atut w rozwoju ruchu. Małe porty przed COVID-em też nie były rentowne, ale to nie jest sytuacja tylko w Polsce, ale w całej Europie porty obsługujące do 1 miliona pasażerów miały generalnie stratę netto, ale te wartości dodane, atrakcyjność danego regionu, możliwość połączeń też choćby wakacyjnych powodowała, że właściciele decydowali się na utrzymywanie takiego aktywa. Teraz pewnie będzie gorzej, bo wszyscy po COVID-zie będziemy mieli mniej środków do tego, aby inwestować w nierentowne przedsiębiorstwa. I dla pasażerów loty staną się, zdaje się, droższe. No, to się już mówi. Ja sam kupując sobie bilet na wrzesień na jedną z wysp kanaryjskich już zauważyłem, bo zapłaciłem dużo więcej jak przed COVID-em. Myślę, że linie lotnicze już nie będą tak w tak dużej skali ofert tak tanich sprzedawały, dlatego że... Czyli skończyła się epoka, bo mieliśmy od ładnych paru lat taki okres, kiedy się poczuło, że to jest właściwie prawie dla każdego. Można za dość niewielkie pieniądze wreszcie wsiąść w tanie linie lotnicze, polecieć z plecaczkiem pod ręką i przygoda gwarantowana. To się już skończyło? Może w tak szerokiej skali tak. Proszę Państwa, w Pyrzowicach od roku czasu stoi ponad 20 samolotów, które nie latały przez rok. Każdy samolot warty 100 milionów dolarów, czyli mieliśmy aktywa ponad 2 miliardy dolarów, które nie pracowały. W związku z tym musimy mieć świadomość, że linie lotnicze nie będą już tak chętnie inwestowały w flotę. Będą bardziej skupiały się na maksymalizacji marży, a też i płynności, co się przełoży pewnie na droższe bilety, ale też rynek będzie decydował o tym. Nie mogą być za drogie, bo po prostu nie będziemy kupować, nie będziemy latać. A do tego jeszcze dochodzą względy ekologiczne, bo tu słyszymy przede wszystkim o walce z węglem, CO2, elektrownie i kopalnie, no ale samoloty też są często krytykowane za to, lotnictwo jest krytykowane za to, że zostawia ślad węglowy. Wylicza się, ile jeden pasażer tego śladu węglowego zostawia. Te naciski ekologów coś zmienią? Na pewno tak. Warto przypomnieć, że lotnictwo jest odpowiedzialne za 2-3% emisji CO2 w tym takim w globalnej liczbie, ale na pewno o lotnictwie się mówi. Lotnictwo jest tą gałęzią gospodarki, no, która jest przedstawiana jako no, najbardziej szkodząca środowisku i możemy się spodziewać, zresztą takie głosy w Unii Europejskiej już są, już Francja wprowadziła na terenie Francji zakaz lotów do chyba 1000 kilometrów, jak sobie przypominam, no tylko Francja jest specyficzna, pamiętajmy, że tam jest świetnie kolej rozwinięta, ale myślę, że to jest trend zapoczątkowany, który będzie miał miejsce w przyszłości. Możemy się spodziewać większych opłat narzuconych na linie lotnicze tutaj ekologicznych, ale też spodziewamy się, że i porty będą obciążone takimi opłatami, co też spowoduje no, podwyżkę cen biletów, no nie ukrywajmy. Francja rzeczywiście, czytam, odwołuje loty krajowe na trasach, które można pokonać pociągiem w czasie krótszym niż 2,5 godziny. I takie pytanie nawet się zrodziło, czy w Polsce rejsy krajowe nadal cieszą się powodzeniem? No rejsy krajowe praktycznie to są rejsy tylko do Warszawy. LOT organizuje sobie siatkę połączeń, zwożąc pasażerów do hubu, do Warszawy na Chopin Airport. I tam ci pasażerowie lecą dalej. W zasadzie innych pojedyncze loty są, jak z Rzeszowa do Szczecina, czy z Krakowa sezonowo do Gdańska. Polska jest małym krajem, w związku z tym myślę, że my tu nie będziemy mieli problemów. Zwłaszcza w kontekście tego, że mamy coraz lepsze drogi, a kolej no, co roku się modernizuje i pewnie ta kolej będzie też no, istotnym elementem transportu po kraju. Myślę, że loty krajowe do Warszawy nie znikną, dlatego że jest to element po prostu budowania sobie siatki połączeń długodystansowych przez głównie narodowego przewoźnika i myślę, że te połączenia będą i może nawet w szerszym zakresie, chyba że będziemy mieli taką sytuację, że będzie można tą koleją dojechać szybko do lotniska na Chopinie. Przypomnę, że tam jest połączenie kolejowe i pewnie to jest jakaś alternatywa, ale myślę, że one akurat w Polsce do Warszawy nie znikną.
Katowice tymczasem, port lotniczy, którym pan kieruje, zmieniają oblicze nieco. Z jednej strony tak symbolicznie, bo będziecie mieli patrona, z drugiej strony tak całkiem fizycznie, bo terminal B, chociażby to, co najbardziej widoczne dla pasażerów, to nie jedyna inwestycja oczywiście realizowana i kończona, on bardzo też zmienia swoje oblicze. No, wykorzystaliśmy ten czas COVID-u. Nie powiem, że no to, że pasażerów nie było, to ułatwiło nam realizację inwestycji. Można tak było wyburzyć lotnisko i tak zbudować od nowa. Tak po części było. Mieliśmy przygotowany projekt, duży projekt inwestycyjny modernizacji, rozbudowy terminalu B, który aktualnie kończymy. I wraz z otwarciem się na nowo lotniska w czerwcu będziemy mieli już no, prawie 70-80 połączeń. W czerwcu tylko będzie ponad 40 połączeń, które wrócą do siatki. Od 1 lipca planujemy otworzyć po modernizacji terminal. Piękny obiekt z dziennym doświetleniem, nowoczesny, wykorzystujący najnowocześniejsze systemy, choćby w transporcie bagażu, o dużej przepustowości. Ta przepustowość wzrosła o 2 miliony, a powierzchnia o 40%. Także myślę, że wszyscy, którzy odwiedzą Pyrzowice, będą latać w sezonie, zobaczą, że nie spaliśmy, nie wykorzystaliśmy COVID na to, żeby przygotować infrastrukturę do obsługi dużej ilości pasażerów, a spodziewamy się naprawdę dużej ilości połączeń. Szanowni Państwo, będziemy mieli więcej połączeń jak przed COVID-em. Ta niepewność, myślę, że już odchodzi. Od 1 lipca będziemy mieli certyfikat w Unii Europejskiej, który będzie no, gwarantował nam możliwość szybkiego przemieszczania się choćby po Unii Europejskiej, a my zaoferujemy bardzo nowoczesną, komfortową infrastrukturę. I tak jak pan redaktor powiedział, nie jest to jedyna inwestycja. Miesiąc temu rozpoczęliśmy budowę nowego hangaru technicznego dla jednego z przewoźników. Duża inwestycja, ale ona też nas umacnia przede wszystkim w relacjach z dużym sieciowym przewoźnikiem, który dzięki temu otwiera coraz więcej połączeń. W przyszłości będzie tych połączeń otwierał jeszcze więcej, dlatego że będzie serwisował te samoloty w Pyrzowicach. Także cały czas się rozwijamy. No, mamy pomysł na działalność nie tylko na najbliższe lata, ale też na kolejne, nawet 10-15 lat, bo taki program inwestycyjny przygotowaliśmy, jesteśmy przygotowani, tylko musimy po prostu odrobić te straty. One są ogromne, to co pan redaktor powiedział. Tak, to są setki milionów przychodów mniej, które będziemy pewnie odrabiać nie przez 2, może nawet 4-5 lat. Nawet jak ten ruch wróci, a spodziewam się, że już w przyszłym roku, jeżeli nic się nie stanie z czwartą falą, czy z no, kolejną, ale myślę, że już jesień będzie już tym okresem pełnej stabilizacji, to może już w przyszłym roku zbliżymy się do tego wyniku z 2019 i obsłużymy te 4-4,5 miliona pasażerów. Ale patron Wojciech Korfanty, który wreszcie będzie patronem lotniska, portu lotniczego, to taki patron pokazujący, że ciężka praca, roztropność i dobre decyzje potrafią wiele zdziałać, więc tego życzymy. Panie redaktorze, tak, bardzo się cieszę, bo to jest w ramach obchodów stulecia powstań, a to trzecie było zwycięskie i myśmy też, myślę, COVID zwyciężyli jako firma. Rozbudowaliśmy infrastrukturę, czyli no, mogę powiedzieć, że faktycznie udało nam się w jakiś sposób ten COVID wykorzystać i tu jest ta pozytywna strona do tego, aby przygotować dla pasażerów komfortową infrastrukturę. Bardzo dziękuję. Artur Tomasik, prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach i prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych w Polsce. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję szanowni państwo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.